Witajcie w specjalnym odcinku Zagrajmy w Sonic Forces, gdzie będziemy grali w DLC Episode Shadow. To oto DLC było wydane za darmo, więc ja nie będę narzekał za totalną krótkość tej gierki, ponieważ to co widzicie, ten odcinek 16-minutowy, to jest wszystko, panie i panowie. Ale cóż, DLC Episode Shadow to jest prolog do Sonica Forces. Znaczy, gra ci mówi o tym, żebyś musiał zagrać sobie w parę momentów oficjalnej fabuły, żebyś nie miał spoilerów, więc z tego powodu postanowiłem to zrobić na samym końcu Let's Playa. Ponieważ tutaj gra spoiluje umiejętność Infinita, to, że on może manipulować wirtualną rzeczywistością, więc chciałem, żeby ten plot twist nie był plot twistowany taki. Nie był jeszcze pokazany, więc postanowiłem Episode Shadow robić na samym końcu. Plus tak czy siak, możesz grać w tą grę bez Episoda Shadow, ponieważ znaczy to taki wielki prolog, tak dużo nie prologuje. Komiksy są już bardziej wielkim prologiem, ponieważ tam są specjalne elementy fabularne, które powinny być w grze pokazane. I właśnie mówiąc o komiksach, chciałbym zrobić moją poprawkę tego, co ja powiedziałem na temat upiornego Rubinu. Podczas oficjalnego Let's Playa ja powiedziałem, że upiorny Rubin jest kreacją Eggmana w wymiarze Forces. To okazuje się być wielką nieprawdą, ponieważ dzień po wydaniu Forces jeszcze jeden prologowy komik został wydany. I ten komik pokazał, że Phantom Ruby, który pochodził z wymiaru Sonika, z Sonika Mania, trafił do bazy Eggmana, więc Eggman znalazł ten upiorny Rubin i zaczął nim manipulować. Też w tym komiksie Eggman spotkał się z Infinitem w jego normalnej formie, przed byciem Infinitem. I on był szefem grupy szakali, którzy byli żołnierzami, którzy chcieli zaatakować Eggmana. Ale kiedy się im nie udało, to Eggman zaproponował im to, żeby ten. Oni pracowali do niego, dla niego. I tak się komiks skończył. Więc przepraszam za ten błąd bardzo wielki, nie wiedziałem, że ten komiks jeszcze istniał. Ale mam nadzieję, że moja poprawka będzie wystarczająca. Ale cóż, panie i panowie, Episode Shadow ma 3 poziomy. I każdy z poziomów to jest remix, którego już graliśmy w poprzedniej fabule, w oryginalnej fabule. Więc teraz robimy Park Avenue, który był stage'em Avatara. I też był stage'em tego. Modern Sonica. Jak widzicie, mogę sobie fucking latać boostem. Ale cóż, kontrolki z Shadowa są praktycznie takie same. Jedyną wielką różnicę, którą Shadow ma, to jest to, że jak jest właśnie ta fala wrogów, to możesz takiego długiego homing ataka zrobić. I to wszystko chodziło o Shadowa, panie i panowie. Jego kontrolki to nic specjalnego. On praktycznie jest takim wielkim reskinem Sonika. Oprócz tego homing ataku oczywiście. Kiedy przejdziesz Episode Shadow, albo kiedy będziesz miał Episode Shadow DLC, to będziesz mógł mieć możliwość grania Shadowem w normalnych poziomach Sonika, kiedy przejdziesz grę. Więc fabuła chwilowa Episode Shadow jest taka. W komiksie Rouge kazała Omedze infiltrować bazę Eggmana. Omega oczywiście chciał tą bazę zniszczyć, więc to troszeczkę zainteresowało Eggmana, więc Eggman wysłał Infinita na Omegę. I tak, panie i panowie, Episode Shadow się zaczyna w tym właśnie momencie, kiedy Omega się naparza z Infinitem podczas Park Avenue. Albo Sunset Heights, albo miasto, jak to ogólnie się nazywa. I ta, tutaj też się dowiemy wielkiej genezy Infinita, która szczerze nie jest taka bardzo interesująca i ona praktycznie pasuje do fucking odcinka szkoły w TVN-ie. Ale cóż, Infinite pokonał Omegę i tutaj się dowiemy, że Infinite i Shadow znają się. Technicznie Infinite bardziej pamięta Shadowa, ponieważ Shadow ma w dupie, miał w dupie Infinita, kiedy go spotkał za pierwszym razem. Więc teraz będziemy mieli flashback i ten flashback będzie w formie drugiego poziomu, gdzie będziemy robili remiksowaną wersję Aqua Ocean. Jak chodzi o remiksy poziomów, to praktycznie te 3 poziomy, które tu mamy, to są remiksy poziomów, które już robiliśmy. Tylko, że naparzają w cholerę wrogów. Szczególnie Aqua Road albo Eggman's Fortress w Episodzie Shadow tak nawalił badników, że ta sekcja ze ślizgawą jest super trudna i można zginąć parę razy. Ale cóż, na pewno też słyszycie w soundtracku, że mamy muzykę z głównego menu Shadow and Hedgehog. Tak jest, panie i panowie, Episode Shadow ma nowe utwory muzyczne, które oczywiście są remiksami
z gry Shadowa i oczywiście z momentu, gdzie mogliśmy grać Shadowem. Więc Westopolis jest oczywiście tym. Muzyką World Mapu. Park Avenue albo Enemy Territory w tej wersji to ma muzykę Westopolis. Eggman Facility ma remix White Jungle. A ostatni poziom ma remix Supporting Me. Muzyka z walki z bossem z Biolizardem. Też coś interesującego to to, że w wersji PC-owej są utwory beta tych remixów. To jest bardzo interesujące. I mówiąc o wersji PC-owej, tutaj praktycznie używam to DLC, żebym mógł wytłumaczyć niektóre błędy albo wytłumaczyć się co jak, ponieważ dużo się zmieniło od dnia, kiedy nagrałem Sonic Forces. Więc na początku mówiłem, że... wersja PC-owa jest rozjebana przez Denuvo. Okazuje się, że Sega już to spatchowała i to spowodowało, że gra jest teraz super grywalna. Cool. Ja to teraz mówię, ponieważ niektórzy się dziwili, o co ci chodzi, gamer, o czym pierdolisz? Moja gra, wersja PC-owa chodzi niedobrze. Oczywiście to nie było tak cytowane, ale... Tak nie było napisane, ale tak to ten... Ja sobie wbiłem do głowy, że ja po prostu wygadałem bzdetne informacje, ale cóż... Gra została spatchowana bardzo szybko i to mogę bardzo, jak to mogę powiedzieć, uszanować Segę, że to szybko spatchowali. Ale co się okazuje, to jest to, że ludzie wykopali dużo informacji w danych. Pamiętacie, jak ja mówiłem, że można Super Sonica odblokować? Super Sonic został spatchowany do gierki, ale go jeszcze nie można odblokować. Super Sonic na razie jest DLC, które jeszcze nie wyszło. Ci, którzy mają wersję PC-tową, mogą grę zhakować i użyć specjalny program, który odblokuje wszystkie DLC, które są w grze na razie zainstalowane. Czyli, czy możesz mieć Super Sonica oraz DLC z koszulkami Sonica. Tak jest, panie panowie, koszulki Sonica. Ale ja wam nie polecam tego używać, ponieważ to praktycznie jest nielegalne kopanie danych i mogą cię zbanować za to, jak wykryją to. Ale ta, okazuje się, że Sega ma teraz prawa do Sonica. Ale cóż, tutaj jest Infinite Shackal przed jego Jackal, jak się jego rasa nazywa w Polsce. Tak czy siak, okazuje się, że Infinite stał się Infinitem, ponieważ Shadow go ostro pobił i Infinite pomyślał, że on jest brzydki i ta, dlatego on ma maskę. Dlatego ja to mówię, mówiłem, że ta fabuła pasuje jak do fabuły szkoły. Ale cóż, panie i panowie, na pewno się zastanawiacie, czemu ten odcinek jest w 30 FPS-ach, a nie w 60 jak w Let's Play'u. To jest ponieważ, panie i panowie, mój program oraz YouTube nienawidzą 60 FPS-ów co do Sonica. Praktycznie gra brzydko fucking wyglądała i mnie to ostro wnerwiło, kiedy zapodobałem te odcinki na YouTube'a. Kiedy zobaczyłem, jak te filmiki oglądają, to ja tak patrzę, ja pierdolę, ale to brzydko wygląda. Na szczęście kodek WP9 uratowało coś z jakości, ale powiedziałem, że nope. Teraz będę renderował w 30 FPS-ach, ponieważ mój program w dwa razy większym bitrate'cie renderuje filmiki 30 FPS-owe. Takie same ustawienia, ale kiedy robię to w 60, to bitrate się zmniejsza o dwa razy, ale jak to robię w 30, to fucking jakość jest przepiękna. Więc ta. Więc wracamy do miesiąca przed tym, kiedy Eggman podbił świat. Więc tutaj, gdybyście grali w tą gierkę bez grania w główną fabułę, się dowiecie, że Infinite może manipulować wirtualną rzeczywistość. I to trochę spoiluje gierkę, ponieważ o wirtualnej rzeczywistości się dopiero dowiadujemy w połowie głównej fabuły. Ale aż taki to wielki spoiler nie jest. Ale grając najpierw Episode Shadow, zauważycie, że Shadow podczas początku gry nie jest prawdziwym Shadowem. I to jest ogólnie jedna z wielkich krytyk tej gierki, którą mogę poprzeć. To, że z całej wielkiej bandy powracających antagonistów, którzy byli promowani przez Sega, wiecie, Zavok, Chaos, Metal Sonic i Shadow, tylko walczysz z Metalem oraz Zavokiem, Shadow fucking umiera od jednego kopniaka, a Chaos to w ogóle, nawet nie chcę gadać o Chaosie. Chaos w ogóle wstydliwie się nie pojawił w grze. Pojawił się w pokazówkach, ale nawet bossa nie było z nim, co było trochę smutne.
Ale cóż, tutaj Infinite teraz praktycznie mindfuckuje Shadowa, wysyłając go do wirtualnej rzeczywistości Green Hill. I co mnie troszeczkę smuci, to jest to, że kiedy wejdziemy w te kulki, te kwadraciki, to nie mamy manipulacji wirtualnej rzeczywistości, tylko po prostu Shadow obrywa i to wszystko. To jest bardzo smutne do dziś, panie i panowie, ale cóż, to z darmowe DLC. Dali za darmo i nie ma takiego bullshitu, że o, możesz mieć to za darmo tylko przez parę dni i potem trzeba płacić, a la Crash Bandicoot Insane Trilogy. Znaczy, gierkę ma, DLC miałem tego, ściągnąłem za free, to tak czy siak to zgłupie. Chargować 3 funty za fucking poziom, który jest w grze. Ponieważ to było fucking w grze, ten Stormy Ascent. Tylko śmiecie, Activision chcieli, kurde, opóźnić to o parę miesięcy. DLC za free, hihi, ale potem płać pieniążki, ponieważ jesteśmy Activision. Ale cóż, panie i panowie, ja podczas oryginalnego let's playa się ciekawiłem, kto podaje głos Omezę. Więc w końcu zobaczyłem sobie na internecie i okazuje się, że Vic Mignogna podaje głos Omezę. Dla tych, którzy nie wiedzą, kto jest Vic Mignogna, to praktycznie Ed z Fullmetal Alchemista oraz Broly z Dragon Ball Z. I ta. Ale cóż, panie i panowie, Green Hill jest ostatnim poziomie, w grze. W ogóle, czas na taką malutką krytykę z mojej strony, jak chodzi o polską translację. Nawet, że ja dużo nie krytykowałem polskiej translacji, ponieważ szczerze, ja znajdowałem ją jako ok, to tak czy jak muszę to powiedzieć. Ale, okej. Okay. Mi się wydaje, że polska nazwa Phantom Ruby nie ma sensu. Upiorny Rubin. I wiem, że Senega podawała napisy tej gierki, ale seryjnie. Upiorny Rubin? To fucking Infinity zaraz wampirem jakimś? I powód, czemu upiorny Rubin nie ma sensu. Nie wiem, czemu tego nawet nie chcieli nazwać fantomowy Rubin, ponieważ to by miało większy sens, ponieważ, wiecie, manipulacja wirtualnej rzeczywistości, wszystko jest fantomowe. I ta. Też mnie smuci, że epizod Shadow, nawet, że to jest free, to tak czy jak malutką krytyczkę dam, że powinna być jedna walka z Infinitem, gdzie Infinite mindfuckuje tak mocno Shadowa, że potem Marie się pojawiają i trzeba je homing atakować. Ale cóż, Infinite się bardzo mocno podnieca tym, że Infinite Ruby, co to jest kurwa Infinite Ruby? Phantom Ruby, albo upiorny Rubin, jest bardzo potężny. Tak potężny, że nawet Sonic nie będzie miał szansy! Sonic? Yeah, fuck you, Sonic! What is this? Stop! Where do you think you're going? Więc Infinite teraz sobie odlatuje i potem będzie kolejny timeskip, gdzie to timeskipuje się do dnia, kiedy Eggman podbija świat. W ogóle głos Shadowa, Kirk Thornton, w końcu troszeczkę on się polepszył. Szczerze, to jest taki punkt, że trzeba się do tego głosu przyzwyczaić. Ponieważ aktor Shadowa jest troszeczkę starszy od poprzednich aktorów Shadowa. I to tak trochę pasuje do czego, co on teraz robi. Takim jest asasynem, takim mini jeżowym. Przynajmniej on lepiej brzmi tutaj niż w fucking Sonicu Boom, gdzie on brzmi jak, nie wiem, jarał 15 paczek Marlboro. Ale głos już jest zajebisty, lepszy od jej super zboczonego głosu z 4Kidsów. Ale tak, panie i panowie, tutaj kurka wodna, inwazja Eggmana się dzieje i ending tej gry jest, tego DLC jest troszeczkę leniwy, ponieważ ostatnia pokazówka tego DLC to praktycznie pokazówka, gdzie Eggman i Infinite i cała jego posja, kurde, kopią dupę Sonicowi. Ja szczerze, ja już nie wiem, co tu powiedzieć, panie i panowie, ponieważ my to już widzieliśmy. Ale cóż, moje ostatnie opinie na temat Sonic Forces. Gra jest wspaniała, dalej w nią gram. I kiedy w końcu kupię tego Nintendo Switcha, to planuję sobie kupić jeszcze raz Sonic Forces na Switcha. Tak mocno tą gierkę kocham. Nawet mogę chyba kupić wersję PC-tową, ponieważ tak lubię gierkę. I to nie jest jeden raz, kiedy ja kupiłem gierkę paręnaście razy na parę innych konsol. Transformers Devastation. Kupiłem na Playa 3 i Playa 4, ponieważ fuck yeah, gra była wystarczająco
zajebista, że mogłem wydać sobie parę grosza na tego, tą zarobistą gierkę Platinum. Ale cóż, panie i panowie, oto jest Sonic Forces zaliczony raz na zawsze. Do tej gierki nie wrócimy, ponieważ oczywiście ją skończyłem. Jak się pojawi jakieś DLC fabularne, to oczywiście do tej gierki wrócimy, ale na razie tego nie ma. I chyba Super Sonic będzie po prostu tylko DLC, że możesz grać Super Soniciem. Ale cóż, panie i panowie, mam nadzieję, że wam się ten Let's Play podobał. Tutaj Polski Gamer 17 i jak zawsze, ja was żegnam. Adiós.